W starożytnej Grecji jedna z dyscyplin olimpijskich wyglądała następująco. Ludzie biegli z zapalonymi pochodniami. Wygrywał nie ten, kto pierwszy dobiegł do mety, wygrywał ten, kto pierwszy dobiegł do mety, ale z zapaloną pochodnią. Kiedy pierwszy raz o tym usłyszałem, pomyślałem, wow, to jest coś, co jest cenną wskazówką dla nas przedsiębiorców. Dlaczego? W życiu nie wygrywa ten, którego biznes odniesie największy dochód. W życiu wygrywa ten, którego biznes osiągnie największy dochód, ale który też będzie miał z kim to zwycięstwo świętować. Brian Tracy mówi, że 85% zadowolenia w życiu to udane relacje, a jedynie 15% to sukcesy zawodowe. Ja mawiam w ten sposób. Miłości do garka nie włożysz, do sukcesu się nie przytulisz. Prawdziwe zwycięstwo jest wtedy, kiedy osiągnąłeś sukces biznesowy, a jednocześnie masz bliskie osoby, z którymi możesz to świętować. Oczywiście sukces jest ważny, oczywiście pieniądze są potrzebne, oczywiście wnoszenie wartości na rynek pracy jest ważne, ale równie ważne jest to, żeby byli ludzie, którzy uśmiechają się na Twój widok, kiedy wracasz do domu. Ale równie ważne jest to, że odpoczywasz, ciesząc się radością, jaką daje przebywanie z ludźmi, których kochasz. Pomyśl sobie jako człowieku, który startuje w takich zawodach. Czy jesteś raczej tym, który biegnie bardzo szybko, ale pochodnia gaśnie? Czy jesteś tym, który tak się skupił na pochodni, że przestał biec? Kim jesteś?